Kontynuujemy sobie Stalkera. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, zrobimy sobie tą część mapy. Porozmawiajmy najpierw z Vano. Dobrze, myślałem, spłacę swój dług. Przepraszam, myślałem, że ktoś inny. Co mówiłeś o swoim długu? Mój stary kombinat był już w kiepskim stanie, więc uznałem, że przyda mi się nowe. Jak tylko o tym pomyślałem, zobaczyłem w sprzedaży zupełnie nowiutki kombinezon. Miał aparat tlenowy o zamkniętym obiegu i w ogóle. Liczyłem oszczędności na wszystkie strony, ale zawsze mi brakowało. Wtedy sprzedawca walet powiedział mi, nie przejmuj się Vano, resztę oddasz później. No i sprzedałem stary kombinezon, zebrałem całą swoją gotówkę i kupił on kombinezonik. Kiedy miał oddać? Kiedy miał oddać, okazało się, że walet prosi o jeszcze większe odsetki. I co teraz? Chcę zapłacić mu to za to, co zrobiłem. Reputacja to dla Vano najważniejsza rzecz pod słońcem, ale się boję. Możesz iść do waleta i spłacić mój dług za mnie? Nie ma sprawy, pójdziemy i załatwimy sobie jeszcze jedno zadanko. Porozmawiamy z tymi panami. Myślisz, że go nie zastrzelam, jak im oddamy artefakt? Jak zaczniemy strzelać, na pewno go zabiją. Stalkerze, nie pomógłbyś wydostać naszego kumpla Mitaja z kłopotów? Co się stało? Mitaj wpadł jak śliwka w kompot. Bandyci zaczęli się panoszyć i zażądali działki od artefaktów znajdowanych przez stalkerów. Powiedzieliśmy im, żeby się bujali, bo uważam, że stalkerzy nie są nikomu nic winni i wydawało mi się, że na tym koniec. Ale stopieńcy napadli na tego biedaka, kiedy sam poszedł szukać towaru. A teraz żądają okupu. Co zamierzacie zrobić? Torba chce mi oddać artefakt jako okup. Ja uważam, że gówno im się należy. Jeśli im go oddamy, wyjdzie na to, że stalkerzy pracują dla bandytów. I tak, wybieramy sobie tutaj negocjacje. Musimy z nimi negocjować. Może masz i rację, rzecz w tym, że jeśli pójdą z torbą, bandyci nie wpuszczą już nas, bo nie przestrzegaliśmy ich zasad. Powiedzieli, że przy następnym spotkaniu zakłamią nas żywcem. No i ja muszę tą negocjację przeprowadzić. Daj mi artefakt, dostajemy złotą rybkę. Słuchajcie. Zobaczmy na tą złotą rybkę. Maksymalna waga plus 12, promieniowanie plus 3. I oczywiście trzeba tak zrobić. Trzeba zrobić tak. Trzeba zrobić tak, żeby ten artefakt już w naszych rękach pozostał. Postaramy się tak zrobić. Idziemy najpierw spłacić dług. Tutaj idziemy na posterunek bandytów. I tak, tu prosto sobie zahaczmy o artefakty. Może coś będzie nowego. Oj, czy wejdziemy tutaj? No pewnie. O, zapomniałem o napoju energetycznym. I teraz tak, czy tu nie będzie bandytów? Będą oczywiście. Egzoszkielet ma, o proszę bardzo. Nie mów się, że on ma jeszcze... proszę bardzo, jaką pukawkę ma. W sumie to ona by nam się przydała. Ten i drugi tak samo. Welesy sobie weźmiemy oczywiście. Drugi też ma Welesa. No i widzicie, kiedy już wam wspominałem. A nie da się przybliżyć go, nie no. Okej, zobaczmy, czy tu mamy jakieś artefakty. Coś tam jest, coś tam się świeci. Ominie. Postarajmy się to ominąć przynajmniej. Jeden mamy, drugi też mamy. Nie wiem, czy nie zdobyliśmy. Nie wiem, czy nie zdobyliśmy bardzo fajnego artefaktu odzyskiwania energii. Tak, z
zdecydowanie będziemy używać tego artefaktu, tylko w późniejszej części. Okej. Okay. Pokażę wam lokalizację następnego sowka. Gdzieś jest tutaj. Chyba tam. Oczywiście obok posterunku bandytów. To znajdziemy sobie żmiję. Tutaj chyba gdzieś. Tu nie. Jest coś. Tak, mamy żmiję oczywiście. Schowajmy tego granata. Idziemy do bandytów. Spłacić dług Vanu. Czego chcesz? Muszę rozmawiać z Valetem. Chodzi o dług Vanu. No, jak coś trzeba zapłacić, to oczywiście nas puszcza. Szybciutko. Lopnij moje oczy. Rozmowa się potoczy. Przyszedłem spłacić dług Vanu. Jego dług jest spory, odsetki ciągle lecą. Doszedł już do 7000. Zastanów się dobrze. Mam tutaj pukawkę. Nie zawaham się użyć. Dobrze, dobrze. Spokojnie, panie szefie. Na pewno się dogadamy. Zapłaci mi 5000 i będziemy kwite. Okej. Okay. Zacznij gadać, koleś. No i poszło szybko. A wiecie, dlaczego poszło szybko? Bo mieliśmy ze sobą Vintara BC. Jeżeli mamy przy sobie... najpierw to. Jak mamy przy sobie troszeczkę słabszą broń, to ten bandyta się nas nie wystraszy. I nie pójdzie nam tak łatwo. Dobra. Zbadajmy sobie miejsce do kolejnej katastrofy. Nie wiem, czy widzicie na minimapie. Zapiszemy się w ogóle, bo to nie jest takie łatwe. Mamy takie czarne kropki na mapie. Na minimapie. To są lokalizacje min. To są lokalizacje min. Jeszcze tego gościa. Jak będziemy wychodzić, to tego gościa sobie przeszukamy. I te czarne kropki musimy najzwyczajniej omijać. Chyba tu już mogę wiedzieć. Tak. Tutaj jest jeszcze jeden haczyk, ale może najpierw zrobimy sobie coś na miniaturkę. O, to będzie w porządku ujęcie. I lecimy dalej. Zbadajmy sobie to miejsce katastrofy. Dwa ciała. Chyba zginęli w kraksie. Wszystkie wartościowe rzeczy skradzione, a komputer pokładowy wyczyszczony. Ale czarna skrzynka jest nietknięta. Ciekawe, chyba porządny technik mógłby wydobyć z niej informacje i je rozszyfrować. Mamy kolejną skrzyneczkę. Wejdźmy tutaj, słuchajcie, zaraz zobaczmy dlaczego. Oj, nie, żeby teraz nie spaść. Tylko czy oni nam wyczyścili pole minowe całe? Wątpię. Dobra, mieliśmy sobie go przeszukać. No, coś tam zawsze się przyda. Tu nie idę, tu będzie misja jeszcze. Jeszcze sobie wrócimy do tej lokalizacji. Pokażę wam tutaj schowek. I idziemy rozprawić się z bandytami. Weźmiemy sobie lepszą amunicję. Tą taką przeszywającą pancerz. Hop, 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 hop. No, co tu jeszcze mamy wziąć?
prawda, mamy dobrą broń. W sumie moglibyśmy ich z daleka. No, ale podejdźmy powoli. Ej, co ty tu robisz? Wracaj, skąd przyszedłeś, póki masz nogi. Czego chcesz? Znudziła się taskanie wszędzie zdobyczy? Taszkanie może powinno być. Może mi się on nie uwolnić. Przychodzę z prawie więzienia Stalkera, chcę rozmawiać z swoim szefem. Dobra, idź, ale bez numeru, bo poślemy się zaraz do piachu. Kapujemy, dobra. Czy mogę wyciągnąć broń? Mogę wyciągnąć broń. Teraz można to zrobić na dwa sposoby. Można go uratować i potem się nimi zająć. Ale ja bym to zrobił odwrotnie. Najpierw się nimi zajął. A potem dopiero... Jest tu ich trochę, jeszcze 12. Składają się szybko po tym windoresie. No ale zabiliśmy dwóch, zostało nadal 12. Dobra, bo widzę, że można takich nieskończoność się z nimi bawić. Wchodzimy im na przekór. Ładnie siekają z tych, kurczę, shotgunów. Sześciu zostało. Czy on nie próbuje tutaj obejść? Możemy tam wracać powoli do naszego kolegi. Próbuję sobie przypomnieć, że jest to jakiś schowek, ale wydaje mi się, że nie.
co tam mamy? To też nie możemy wejść, to już jest poza mapą. Bo mamy trzech gości jeszcze, kurczę. Zabiliśmy go. No i pięknie to zrobiliśmy na sam koniec. Dzięki za ratunek. Nic nie miał. Chodźmy stąd natychmiast. No, pokazuje nam jednego. Jedną postać nam pokazuje, więc raczej tu nikogo już nie ma. Dobra, zrobiliśmy sobie tą część mapy. Także możemy spokojnie z niej wrócić. Możemy spokojnie z niej wrócić. Się przy starym dworcu. Poczekaj, poczekaj, ja idę z tobą, ruszajmy. Wano, zapłaciliśmy modłu. Nie zapomnę ci tego. No i bardzo dobrze, bo jeszcze będziesz mi potrzebny. Pamiętam, jak wasz dzielny oddział błagał na kolanach o dostęp do Janowa tuż przed emisją. I do tych idziemy. Jak cię złapali? Nie pytaj nawet, to tylko moja wina. Bandyci ostrzegali mnie przed tym, ale wiesz. Schowek, schowek 5000. No i jak widzicie, o, przyjaciel stalkerów, osiągnięcie. I jak widzicie, artefakt zostaje w naszych rękach. Teraz tak, co my tu zrobić? Tu idziemy sprzedać. Co my możemy mu sprzedać? Możemy baterię mu sprzedać, to mu sprzedamy, jak mamy jedno, to sprzedamy. Czy tu coś możemy mu sprzedać? Nie, to zdecydowanie zostawiamy. Dwa. O, i skrzyneczkę musimy odczytać. Musimy oddać skrzyneczkę mechanikowi. Nara. Dobra, zakończmy sobie w tym miejscu ten odcinek. W następnym... O, widzicie, szukałem tego schowka w tym miejscu, tylko po ciemku nie mogłem go znaleźć. A jak mamy go zaznaczonego, to na pewno go znajdę. Okej. Także ja dziękuję wam za ten odcinek i zapraszam do kolejnego.